Przed rozpoczęciem materiału krótkie słowo. Część tutaj aplikacje. Najlepiej. Pozdrowionka dla najlepszego i najprzystojniejszego streamera. A to dla mnie, no Wiadomix, dzięki. Patrząc samymi statystykami, każdy jego film robi minimum 2 miliony wyświetleń, co sprawia, że jest pod tym względem numerem 1 na polskim YouTube. Posiada również jedno z największych kont na Twitterze w Polsce. Nawet on ma współpracę, a ty nie? Kojocik na spokojnie! Mam Leti Shopa podobno na kolejny miesiąc. Także na spokojnie będzie Leti Shop nagrywany, co prawda? A zresztą na spokojnie. Leti Shop w następnym miesiącu. Dlatego też w następnym miesiącu pojawi się film z zegarków. No to żart, miał się tak pojawić. No i zrobimy test kebaba malczyńskiego. Co do kebabów malczyńskich, to powiem wam, że słyszałem bardzo różne opinie, dlatego jestem ciekaw, co ja sam o tym będę sądził, bo tak, słyszałem od Malczyńskich, że to najlepszy kebab we Wrocławiu, tak, no to wiadomo, ich firma, no to mogą powiedzieć wszystko, nie? Słyszałem potem na fejmie od influencera jednego, w sumie to dwóch, że mega ch**, że najtańsza tortilla, mięso kiepskie i nie smakowało mu generalnie, ale słyszałem też jeszcze od innego influencera, że kebab i słyszałem jeszcze od jednego kolegi z Wrocławia, to powiedział, że frytki mega ch**, bo on wziął chyba zestaw, ale czy tam z frytkami wziął kebab, nie wiem, ale mówił, że frytki mega f***e, mięso mówił, że naprawdę bardzo smaczne, cały kebab w sumie spoko i powiedział, że on by kebabowi tak na od 1 na 10 dał ceny między 7 a 8, a z frytkami to tak 6 by dał, bo frytki do jego zdaniem f***e, nie? Więc 7-8 ocena na 10 to moim zdaniem wysoka, więc gdzieś tam jestem ciekaw, jak faktycznie ja to ocenię, też zaznaczę, że nie jestem jakimś kebabożercą, wielu kebabów bardzo w życiu nie zjadłem, ale no jestem smakoszem, także na spokojnie. Jednak jego własna działalność to dopiero wierzchołek gry lodowej. Friz posiada najwięcej akcji spółki ekipy, która ciągle tworzy nowych influencerów, m.in. grupę Gen Z, która to generuje na każdym filmie milion odsłon. Co, biorąc pod uwagę, że dodają oni nowe materiały co około 2 dni, jest wynikiem równie, o ile nie nawet bardziej imponujący niż ten na kanale Friza. Poza Gen Z niedawno zakończył się projekt Twojej Pieniądze. A kupił klub piłkarski. Co ty za klub piłkarski kupił? Zagłębie ziemniaki czy co? Minut 2, spółka ekipa podpisała przy okazji kilku nowych twórców. I to właśnie dzięki temu, pomimo upływu czasu, Friz dalej jest aż tak znaczącą postacią w internecie. Bo zawsze jest otoczony nowymi, zyskującymi na popularności influencerami. Spółka ekipa poza nowymi twórcami wypuszcza też cały czas nowe produkty na rynek. Od żywności aż po kosmetyki, więc raczej dobrze się one sprzedają. Spółka ma też zajmować się produkcją animacji oraz gier. Prywatnie za to Free został ojcem, co przynosi nas do drugiej osoby na naszej liście. Czyli... Stary, mam taką długą brodę, że mogę sobie ją do mordy wkładać, pa. I Versow. Versow to obecnie absolutna czołówka wśród kobiecych influencerek. Po rozpadzie ekipy dalej nagrywała z taką samą, bardzo imponującą częstotliwością, nawet pomimo faktu, że była w ciąży. Skutecznie zwiększając wyświetlenia względem zeszłego roku, rozwijając przy tym aktywnie swoją markę. W rankingu 100 najcenniejszych polskich kobiecych marek osobistych Forbesa znalazła się na miejscu 37, a wartość jej marki została oceniona na 71,5 miliona złotych. Jej kanał generuje od kilkuset tysięcy wyświetleń do miliona na film. Jej Instagram jest jednym z najpopularniejszych w Polsce, a ostatnio przy okazji narodzin jej dziecka stała się najgłośniejszym tematem w całym internecie. Przy okazji czego zanotowało ogromne przyrosty popularności. Ja ej Natalia, mogę się w tobie spuścić? No patrz, no żarty żartami, dobra, może my nie będziemy robili takich wyświetleń, tak? Ale jak teraz robię blisko 100 tysięcy, to po ciąży będzie z 200, no zastanów się nad tym. Tylko w zeszłym miesiącu zyskała 116 tysięcy nowych obserwujących na Instagramie. A jak sama twierdzi, jej Instastory oglądało ponad milion osób. Jej przyszły content, który prawdopodobnie będzie tworzyć wokół swojego dziecka, może wprowadzić jej karierę na zupełnie wyższy poziom, docierając do zupełnie nowych grup odbiorców. Przy okazji rozpadu ekipy praktycznie każdy przewidywał, że Patec bardzo dobrze sobie poradzi, biorąc pod uwagę jego działalność przed dołączeniem do grupy. I tutaj zero zaskoczenia. Patec jest jedną z najbardziej lubianych osób nie tylko w ekipie, ale i ogólnie w polskim internecie. Nigdy nie uczestniczył w żadnej głośniejszej dramie i nawet przy okazji rozpadu ekipy nie wypowiadał się na ten temat, aby nie budzić przesadnych kontrowersji, nie niszczyć sobie wizerunku niepotrzebnym konfliktem. A rozpad ekipy tylko mu pomógł, bo dzięki temu nie musiał spędzać czasu na tworzeniu filmów z ekipą i mógł w pełni skupić się na kontencie podróżniczym, który tworzy samodzielnie. Widać, że Patec bardzo lubi tworzyć te filmy, jednocześnie widownia docenia to, co robi. Niedawno z sukcesem zakończył swoją serię 80 dni dookoła świata, w której, jak sama nazwa wskazuje, w 80 dni podróżował po najróżniejszych krajach.
Bardzo ambitna seria, która spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród YouTube'owej społeczności, jednocześnie zapewne będąc spełnieniem marzeń dla Pateca. Seria sprawiła, że jego kanał zyskał rekordowe ponad 10 milionów miesięcznych wyświetleń. Wystąpił również dzięki niej w Dzień Dobry TVN oraz zdobył wielu nowych fanów, którzy zaczęli śledzić jego content. Obecnie generuje kilkaset tysięcy odsłon na film. Niedawno wystąpił też w reklamie obok Cezarego Pazury, co pokazuje, że jego kariera jest w bardzo dobrym miejscu. Fusialka to dosyć wyjątkowy przypadek, bo tak naprawdę dopiero po rozpadzie ekipy zaczęła brać swój kanał na poważnie i regularnie dodawać filmy. Te zaczęły zyskiwać dobre wyświetlenia, bo jako że została ona w dobrych relacjach z Freezem, to na jej filmach zaczęły pojawiać się osoby z Genzy czy z innych projektów spółki. Dzięki czemu mogła liczyć na polepszenie się zasięgów i obecnie zdobywa kilkaset tysięcy wyświetleń na film. Jej YouTube ma przyrosty subów, i Instagram również dociera do nowych odbiorców, więc na tle reszty ekipowiczów nie wypada najgorzej. Wujek Łuki nigdy nie był w pełni influencerem. Mogę? O lol. Nauczymy go chodzić na czworaka i szczekać. Będzie miał dwa latka i wtedy już by to było. Zrobimy z niego takiego małego rafcia. A na 15 urodziny dostanie pierwsze ampułki testosteronu. Ja dostałem na 18, więc... Ej, dobra, ja chcę dziecko teraz. Bez kitu. No ale co gadam, no... To będzie moje dziecko i będę mógł robić z nim co będę chciał. Poza tym to jest normalne, że dzieci zwierzątka udają. Jak ja byłem mały, to udawałem byczka, udawałem kaczuszkę, udawałem rybkę. To jest normalne, to jest dla dzieci rozwojowe. Więc nie ma w tym nic złego, że moje dziecko będzie sobie szczekało. Kogoś, kto miał trzymać w ryzach cały projekt, a jego popularność była skutkiem ubocznym pojawienia się w filmach. Wydawał się dużo bardziej odnajdywać w zarządzaniu projektami niż w występowaniu przed kamerami i pod tym względem definitywnie ma teraz dużo większe pole do popisu niż za czasów starej ekipy. Wujek Łuki został prezesem zarządu spółki ekipy, która cały czas poszerza zakres swojej działalności, więc raczej nie narzeka na brak roboty. I słuchając wywiadów z nim wydaje się, że prowadzenie spółki jest dla niego więcej niż praca i da się wyczuć w nim sporo pasji. Dalej też można okazyjnie zobaczyć go w filmach m.in. Fusialki. Ale widzane, przed rozpadem ekipy zaczął spotykać się z coraz większą krytyką. Widzowie zarzucali mu ogromne ego raz. Nie wiem, czym jest prawdy, ale słyszałem takie ploteczki, plotunie, plotusie, że Trąba za swoją pierwszą walkę Fame dostał 1 200 000 złotych. Za drugą podobno dostał już prawie połowę mniej. Ale za pierwszą podobno dostał 1 200 000 stary. Z twoimi zdolnościami kulinarnymi to jak będzie z tobą zostawał, to i tak będzie jak pies z miski karmę słuchał żreć. Zajebiście wypowiada się o swoim synu Natalia. Super jesteś, naprawdę. Nazywali jego filmy nudnymi, bez większego pomysłu i dla wielu wydawało się, że robił wszystko na siłę. Często jego content kręcił się wokół jedzenia czy robienia sobie nowych tatuaży, co nie każdemu się podobało. Trąba ogólnie był najlepiej zarabiającym zawodnikiem, Boxdel na live aferek tak mówił. No to by się zgadzało z informacjami, które posiadam, bo znam kontrakty niektórych zawodników, tych topowych, i ci topowi zawodnicy dostają coś koło 1 000 000 właśnie wynagrodzenia, przynajmniej dostawali niektórzy. Troszkę mniej niż 1 000 000, troszkę mniej, ale gdzieś tam w tych okolicach, no to zgadzałoby się, że Trąba może być tym najlepiej zarabiającym z kwotą 1 200 000, nie? Znaczy był najlepiej zarabiający. Dyziu nie dostał bańki, dostał mniej, ale Dyziu o tym sam mówił kiedyś w wywiadach, czy tam na live'ach. Pamiętam, że Sergiusz gdzieś tam podawał mniej więcej kwotę, jaką zainkasował za walkę. W sumie wyjechał YouTube'a, jak takie pieniądze są, no to raczej tak i nie tak. Inaczej, wiesz, powiem ci w ten sposób. Z jednej strony, jak zainkasujesz sobie, powiedzmy, na czysto, niech to będzie 1 000 000 złotych, to masz mega zajebiście dużo siana, nie? Ale zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak raz dostałeś 1 000 000, to fajnie byłoby go dostać ponownie. A żeby mieć szansę go dostać ponownie, to w tym internecie jednak musisz być wysoko. Jak już wysoko nie jesteś, to nagle, tak jak w przypadku Trąby, wypłata na kolejną walkę się diametralnie zmniejsza. No i podobno na trzecią znowu chcą mu ją zmniejszyć. To już wiesz, to już nie jest takie przyjemne, wiesz co chodzi? Więc jednak prawda jest taka, że każdy zawodnik mniej lub bardziej jest od tego internetu uzależniony. Wiadomo, że są takie ewenementy, które żyją tylko z freak fightów i robią show na freak fightach i to wystarcza, ale zazwyczaj trzeba też mieć zasięg zbudowany, żeby mieć Rafciu, poczucie pewności. Wiesz, kiedy... Wydaje mi się, że Trąba nie żyje tylko z tego, to jest taki dodatkowy bonus. Wiesz, ja nie chcę komuś zaglądać w kieszeń, tylko pytanie brzmi niby, z czego Trąba miałby w takim razie żyć, jeżeli nie z freak fightów, skoro kanału na YouTube nie prowadzi, co najwyżej mógłby ewentualnie zarabiać na jakichś dealach instagramowych. Ale czy ich jest na tyle dużo? Tego nie wiem. Powiem wam tylko tyle, że na Instagramie są polscy influencerzy, którzy potrafią zarabiać setki tysięcy rocznie. W teorii, na przykład, to sobie spojrzymy na taką Trąbkę, to Trąbka ma 2 miliony ponad followów, nie? To jest jakaś topka. Ale z drugiej strony, no tych serduszek nie ma dużo. 20 tysięcy, 24 to bardzo mało, no tu ma dużo. O, tu też ma mało, 33.
130 dużo. No taki no dziwny, nie? Tu też 47. No tak dziwny ten Instagram, taki bardzo, bardzo chwiejny zasięgowo. No nie wiem, jak to wygląda. Ja nie śledzę ziomeczka tak pod kątem jego działalności. No ale no faktycznie wiem, że z Instagrama da się paręset tysięcy rocznie zarobić. Ja z Instagrama przez całą swoją karierę zarobiłem z 5 tysięcy, ale no ja mam pecha. No i nie mam też Instagrama mega bardzo rozbujanego, nie? Ogłoszeniu rozpadu ekipy w sierpniu stracił 10 tysięcy subskrypcji jako pierwszy z byłych członków ekipy. Niedługo po rozpadzie grupy dał wywiad do żurnalisty, w którym zniechęcił do siebie ogrom ludzi. Zwyzywał w nim fanów ekipy, którzy stanowią ogromną większość jego widzów od chorągiew. Jego częstotliwość wrzucania filmów po tym wywiadzie mocno spadła, jego wyświetlenia również poszybowały w dół. Jedynie filmy, w których opowiadał o związku czy przeprowadzce, zdobywają większe wyświetlenia. Zwyczajne jednak mają dużo mniej odsłon niż niegdyś, czasem zdobywając zaledwie 100 tysięcy odsłon. Jego kanał Co zaledwie, k***a? utraci subskrypcję, jego Instagram od kilku miesięcy również ma spadki obserwujących, a zainteresowanie trąbą wydaje się cały czas spadać. Wystąpił w serialu Wilk, co jednak nie przyniosło mu szczególnie wzrostu popularności, a poza tym praktycznie w pełni skupił się na karierze walk free fightowych, okazyjnie pojawiając się na innych wydarzeniach, niekoniecznie skupiających się na walczeniu. Na samych walkach jednak obecnie nie wydaje się wypadać zbyt dobrze. Większość fanów Fame MMA ma go za nudną i bezbarwną postać w federacji. Podczas jednego z programów nie wyraził nawet zgody na telefony od widzów, co mocno zdenerwowało publikę, bo większość z nich oczekuje, że coś się będzie na tych programach dziać. Jego kontrakt obejmuje jeszcze jedną walkę, więc na pewno zobaczymy go przynajmniej jeden raz w klasie. A to akurat nie jest prawdą, bo jak masz kontrakt na jeszcze jedną walkę, to nie jest równoznaczne z tym, że musi ktoś cię w klatce zobaczyć, bo kontrakt równie dobrze może wygasnąć. Więc nie jest powiedziane, że Tromba na 100% zawalczy, no ale z tego co wiem, to ma walczyć, nie? Pytanie, jak sprawy będą się miały po zakończeniu kontraktu? Marcysia po rozpadzie ekipy również nie miała łatwego czasu, bo jej content, tak jak w przypadku Trąby, spotykał się ze sporą krytyką, co finalnie sprawiło, że szybko sobie odpuściła, bo przez ostatnie 9 miesięcy nie dodała ani jednego filmu, skupiając się jedynie na prowadzeniu Instagrama. Ten jednak tak. Ja ogólnie słyszałem, że Marcysia kompletnie nie ma ochoty działać na YouTubie. Wydaje mi się, że to wszystko, co się wydarzyło po rozpadzie ekipy, ją przytłoczyło i stwierdziła, że nie czuje się z tym dobrze. A ja akurat to podejście szanuję, bo jeżeli faktycznie dziewczyna czuła się, powiedzmy, psychicznie z tym źle, to zamiast gdzieś tam desperacko się tego trzymać, to sobie odpuściła. To moim zdaniem akurat fajne podejście. Tak jak w przypadku Trąby, również od roku traci obserwujących. Niedawno Marcysia usunęła wszystkie filmy ze swojego kanału, a zamiast tego wstawiła piosenkę, która ma zapowiadać jej debiutancki album. Co wydaje się dosyć dobrym ruchem, bo Marcysia już od pierwszych ekipowych piosenek, na których występowała, była mocno komplementowana. Ludzie pisali, że świetnie wychodzi jej śpiewanie i że powinna zacząć robić solowe rzeczy. Problemem jednak jest to, że jest to sporo spóźnione, o jakieś 2 lata. Po pierwsze, zasięgi na jej kanale po 9-miesięcznej przerwie mocno spadły, a po drugie, ogólne zainteresowanie Marcysią jest po prostu dużo niższe. Kiedy jej niedawny TikTok zebrał ponad 3 miliony wyświetleń, najczarniejszych komentarzy zbierającym aż 15 tysięcy polubień był: zapomniała o jej istnieniu. Jej debiut więc w miesiąc zebrał 600 tysięcy odsłon, co może nie brzmieć tragicznie, jednak jest to jej solowy debiut. Coś, co powinno przyciągnąć jak najwięcej osób, a obecnie ma mniej wyświetleń niż piosenki ekipy generowały zaledwie kilka godzin. Nowciax po zakończeniu ekipy nie dodawał zbyt regularnie filmów. Jego kariera w tym zakresie więc szybko poszybowała w dół, które jego filmy mają wyświetlenia rzędu 60 tysięcy. Nowciax obecnie publikuje filmów już od 4 miesięcy, a zamiast tego skupił się na innych odnogach swojej działalności. Głównie w świecie mody. Marka Relab, który jest współwłaścicielem. Czemu ten typ twierdzi, że on ma wyświetlenia rzędu 60 tysięcy, jak ma tak? 65 tysięcy, 130. Czekajcie, ja sam aż to sprawdzę, bo coś mi się wydaje, że tutaj kolega przekombinował i puścił wodze fantazji. Ziomek ma 300 tysięcy viewsów, 65 tysięcy viewsów, 130 tysięcy viewsów, 60 tysięcy i tutaj jest 83 i już wszystkie inne mają 100 koła w górę. Więc nie wiem skąd przypuszczenie, że robi wiusy na pułapie 60 tysięcy. Marka Relab, który jest współwłaścicielem, jest całkiem popularna. Ma na Instagramie ponad 100 tysięcy obserwujących i spora szansa, że widzieliście kogoś, kto nosił ich ciuchy. Niedawna kolaboracja z Pumą tylko potwierdza status marki. Poza tym niedawno stał się współwłaścicielem sklepu Grailpoint w Krakowie. To moim zdaniem ten typ ma dużo lepsze życie niż przeciętny influencer. W sensie, jak ja bym miał do wyboru pod kątem takiego bezpieczeństwa życiowego, mieć dobrze prosperującą markę albo być
influencerem, to dobrze prosperująca marka moim zdaniem jest lepsza. Ciężej jest otworzyć dobrze prosperującą markę niż ten, zostać influ. Miejsca, gdzie sprzedawane są ekskluzywne i limitowane pary butów czy ciuchów. Widać, że robi to, co lubi, mimo że jego kanał jest nieaktywny, to ten raczej nie ma na co narzekać. Jego Instagram przez ostatni rok nie stracił obserwujących przez dwa skałki wynikające z postów na temat jego dziecka, które niedawno przyszło na świat. Murcix przez ostatni rok zaliczyło spory spadek wyświetleń. Cofając się rok wstecz, możemy zobaczyć kilkaset tysięcy wyświetleń na filmie. Obecnie za to bliżej jej do około 100 tysięcy. Jej content również, jak w przypadku Trąby i Marcysi, był mocno krytykowany, głównie przez fakt bardzo częstych odcinków z jedzenia. Te były nazywane leniwym contentem, a komentarze porównujące jej content do filmów Pateca były i dalej są na porządku dziennym. Patrząc jednak na sukces kanału Książula, możemy wysunąć wniosek, że to nie content opierający się na jedzeniu był tutaj problemem, a raczej jego wykonanie. Obecnie patrząc na Social Blade, można odnieść wrażenie, że Murcix ma się całkiem dobrze, jednak są to wyświetlenia tylko z shortsów. Murcix obecnie jest mało znaczącym twórcą w internecie, o którym praktycznie się nie wspomina. Jej Instagram stracił już 50 tysięcy obserwujących, a przez ostatni rok mogliście o niej usłyszeć jedynie przy okazji jej dramy, w której zarzucano jej kupowanie wyświetleń, oraz przy okazji eventów. Nie no, akurat faktycznie Murcix zleciała z rowerka względem tego, gdzie była będąc w ekipie, no ale z drugiej strony po Murcix było widać, że ona jest kompletnie uzależniona od ekipy, bo raczej dało się odczuć, że to jest dziewczyna, która nie ma jakiegoś specjalnie dużo werwy w sobie, nie? Ale tak szczerze, z wyświetleń, które ona kręci, myślę, że spokojnie jest w stanie generować spoko przychody, jeżeli ma dobry PR i dobry management. Nie wiem, jak dużo reklam ona wrzuca, bo samych wyświetleń to cały chuj, ale o, tu ma, nie, tu nie ma współpracy. Jeżeli ma współpracę i ma dobry PR, jest kobietą, to myślę, że i tak jest w stanie nie narzekać, że tak powiem. Influencerzy ścigali się samochodami. Kiedy to przez jej wypadek organizatorzy zdecydowali się zmienić formułę przyszłych wydarzeń? W przypadku Poczciwego Krzycha wiele osób twierdziło, że da sobie radę ze swoim kontentem motoryzacyjnym. Niestety jednak po odejściu od ekipy bardzo szybko jego wyświetlenia zmalały. Już 4 miesiące po rozpadzie ekipy problematyczne robiło się dla niego przebicie 200 tysięcy odsłon, a już w listopadzie stracił pierwsze 10 tysięcy subskrypcji. Jego Instagram również zaczął tracić obserwujących. Zmienił też nawet swoją nazwę na YouTube z Poczciwego Krzycha na Kindly. I o ile dało mu to na początku lekki zastrzyk wyświetlenia, w mniej więcej podobnym czasie został ogłoszony jego występ w programie na TVN Turbo, tak szybko jego wyświetlenia ponownie zaczęły maleć. I te obecnie często nie przekraczają. Co? Na TVN Turbo, tak szybko jego wyświetlenia mniej więcej podobnym czasie przekracza na Kindly. I o ile dało mu to na początku lekki zastrzyk wyświetlenia, w mniej więcej podobnym czasie został ogłoszony jego występ w programie na TVN Turbo, tak szybko jego wyświetlenia ponownie zaczęły maleć. I te obecnie często nie przekraczają nawet 100 tysięcy. A biorąc pod uwagę, że content motoryzacyjny bywa całkiem kosztowny, może być to mocno problematyczne i sprawić, że jego filmy przestaną być opłacalne. Mini Mike to osoba, której ludzie przewidywali największy upadek po rozpadzie ekipy. Mi się wydaje, że Mini Mike'owi najciężej jest upaść. Tak spektakularnie w sensie, nie? Nieważne. Dla wielu jego content od zawsze odstawał względem reszty. Spora część fanów ekipy też po prostu nie lubiła jego postaci, a wielu sądziło, że Mini Mike wręcz psuje ekipę. Ogrom osób spekulowało, że bez pomocy Freeza Mini Mike zwyczajnie sobie nie poradzi. Patrząc na jego filmy tuż po rozpadzie ekipy, od samego początku było bardzo źle. Jego filmy nie dość, że generowały niskie wyświetlenia, bo często... Tylko też problem Mini Mike'a polegał na tym, że nawet jak Michael był w prime, takim zasięgowym, bo on był w tej ekipie, to jego filmy były ciężkie do oglądania. Moje osobiste odczucie, pamiętam jak ekipowicze wszyscy nagrywali, to dla mnie Murcix i on to robili takie najgorsze rzeczy by far. 100 tysięcy, to spotykały się też z ogromną ilością łapek w dół. Był jedynym członkiem, który konsekwentnie przebijał barierę 50% łapek w dół. Nie wspominając o masie nieprzychylnych komentarzy, które wyśmiewały jego ówczesną sytuację. Wiele osób wydaje się bardzo cieszył widok upadku Mini Mike'a, zwłaszcza po jego wywiadzie, w którym powiedział niesławne zdanie, śmieszne jak twoja wypłata. Mini Mike pod wpływem komentarzy i słabych wyświetleń niedługo później przestał wrzucać nowe filmy, a jego kanał już od 7 miesięcy pozostaje nieaktywny. Przez ostatni rok, tak jak Trąba, skupił się na treningach do walk. Z oczywistych względów jednak pula jego przeciwników jest bardzo ograniczona. Z jakich względów? Z jakich? Chciałbym wiedzieć. A patrząc na reakcje ludzi, wiele osób nie chce już oglądać walk niskorosłych. Pod postem na Instagramie High Liga o walce Mini Mike'a najpopularniejszym komentarzem jest: raz mogło być to fajne, ale teraz... No i jest to faktem, nie? Ja też uważam, że walki Mini Mike'ów nie są ciekawe z oglądania. Co się wie, że stałem szacunkiem do Mini Mike'a. Rozumiem, że chłop się stara,
tak dalej. No ale walki niskorosłych nie są porywające, nie? No nie oszukujmy się. Jego walka ostatecznie nie doszła do skutku przez odwołaną galę Heilig. Patrząc na przykłady ludzi, którzy odstawiali na bok internetowe kariery, aby skupić się w pełni na walkach, wielu z nich skończyło bardzo słabo. Zwłaszcza kiedy nie dają dobrego show podczas występów na galach. I tak w przypadku Mini Mike'a, jego przyszłość jest dosyć niepewna.